Cześć wszystkim, słuchajcie mnie dobrze. Pewnie jesteście trochę głodni, więc nie będę za bardzo przedłużał, bo tutaj cała konferencja nam się troszeczkę opóźniła. Więc chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o najlepszym systemie plików, jaki mamy na rynku. Nie tylko jeżeli chodzi o open source, ale także i komercyjne rozwiązania. Moim osobistym zdaniem nie ma nic lepszego i tak naprawdę możemy go używać już dziś w domu na dowolnej platformie, o czym jeszcze będziemy y, r, rozmawiać. Więc ja nazywam się Mariusz Zaborski, pracuję w firmie Will Systems. My zajmujemy się generalnie produkowaniem fajnych apliansów sieciowych do analizy ruchu dla administratorów. Jeżeli Was to interesuje, to odwiedźcie naszą stronę. Jestem także komitarem w projekcie. Słucham. Sorry. Jestem też komiterem w projekcie FreeBSD. To znaczy, że mam bezpośredni dostęp do kodu źródłowego. mogę Tam sobie go modyfikować i tak dalej. Więc jeżeli byście chcieli coś zmienić, to możecie także się ze mną skontaktować w tej sprawie. Zatem e, takim głównym tematem, e, który powinniśmy poruszać, to czy dyski są niezniszczalne. To znaczy, że nie mamy nigdy problemów z tymi dyskami, wymiana dysków zawsze jest bezproblemowa, nigdy, zawsze zapisujemy to, co chcemy. No, po prostu te dyski mogą żyć i żyć i żyć. No niestety tak nie jest. Jednym z głównych problemów to jest, na przykład wymiana dysków. Jeżeli chcemy wymienić dysk w dużej macierzy, czy nawet w naszym komputerze, może to trwać dniami, dlatego że musimy skopiować wszystkie bloki z tego dysku do innego dysku, bo tak naprawdę nasze aktualne systemy plików nie wiedzą, które bloki w danym dysku są używane. Dlatego musimy zrobić dokładną kopię jednego dysku do drugiego. Jeżeli chcemy zmienić rozmiar takiego dysku, to już w ogóle jest masakra. Jeżeli chcemy zmienić na mniejszy dysk, to praktycznie jest to niemożliwe do wykonania, bo systemy plików zaczną nam wariować, utracimy dane, przestaną w ogóle działać. Innym problemem są na przykład mikrokontrolery na dysku. Tak? Procesor może nam powiedzieć hej, chciałbym zapisać to i to i to. Na co kontroler na dysku może powiedzieć, no okej, okay, ale ja się pomyliłem i nie zapiszę tego, a dysk powie, okej, okay, zapisałem to, co kontroler na dysku chciał. To też jest ciekawe, że tak naprawdę w tej chwili kontrolery na dysku są tak potężne, że potrafią uruchomić system operacyjny. Nie wiem, czy słyszeliście, ale komuś udało się uruchomić Linuxa na dysku. Sam kernel, kernel Linuxa na mikrokontrolerze, który jest na dysku. Dla mnie to jest już szaleństwo, że mamy tak naprawdę komputer w komputerze, tak? Kontroler to jest jedna sprawa, ale przez wszystkie zmiany pola magnetycznego w naszym komputerze i tak dalej, może się zdarzyć. Zdarza się to oczywiście rzadko raz na miliard e, komputerów czy, czy tam e, sytuacji, może się zdarzyć także, że mamy zakłamanie na kablu. Coś pójdzie nie tak, jakiś mamy bitflip na kablu. E, I nasz na, na dysku znowu zostaną zapisane złe dane. Ale czy to wszystko ma jakiekolwiek... A, yy, czy wiecie może, co ten pan robi tutaj? Krzyczy, dokładnie. Ten pan krzyczy na dysk. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Okazuje się, że tak. Tak nawet małe wibracje jak krzyk potrafią spowolnić macierz dyskową albo nawet potrafią spowodować, że dane na dysku zostaną inaczej zapisane. I znowu, tutaj... Może się zdarzyć, że jeden bit zostanie zmieniony i nasze dane znowu nie są zapisane takie, jakie jakbyśmy chcieli. No i pytanie, czy ma to jakiekolwiek znaczenie? Jest taki mój jeden z ulubionych e, przykładów, że jeden bit także ma znaczenie. Jest tutaj błąd przedstawiony w e, OpenSSH. Ten błąd ma już o, 15 lat prawie. E, polegał na tym, że e, wykonaliśmy złe porównanie programista wykonał złe porównanie zamiast sprawdzić kanały porównać że są większe równe porównał do mniejsze. No i zdarza się tak ze względu na to że, że tak porównywał użytkownik mógł dostać ruta na maszynie. E, zejdźmy niżej. Tak? Mamy tutaj assemblera. Okazuje się że to była jedna instrukcja assemblera. No, okej. Okay. nic wielkiego tak jedna instrukcja w tą czy w tą. Jeżeli zejdziemy jeszcze niżej, okazuje się, że to był jeden de facto byte. Jeżeli zejdziemy niżej, to okaże się, że jest to jeden dokładnie bit. Jeden bit dzieli nas od bezpiecznego i niebezpiecznego SSH. Czy w takim razie te wszystkie zmiany na kontrolerach i dyskach i krzyczenie na ten dysk mają znaczenie? No moim zdaniem mają. Jest to trochę paranoiczne, ale no, De facto jeden bidy dzieli nas pomiędzy bezpieczną i niebezpieczną binarką. Więc pojawia się ZFS. W 2001 roku rozpoczęły się prace nad ZFS-em. ZFS został stworzony przez Sun Microsystem. Tam też była taka ciekawa historia, że Sun miał dużą swoją macierz i jeden z administratorów. Już nie pamiętam, czy chciał dodać dysk, wyjąć dysk, wymienić dysk, coś, coś chciał zrobić z tą macierzą, wykonał złą komendę i cała macierz poszła sobie. I no, trwało to kolejny tydzień, kiedy, kiedy musieli ją zostawić. No, problem był taki, że na tej macierzy były wszystkie katalogi domowe wszystkich pracowników w firmie. Trochę by było to kosztowne, ale to także dało pewną refleksję, jeżeli dobrze pamiętam, Billowi Joy'owi, aby stworzyć nowy system plików. Żeby przemyśleć to, jak, ZFS, jak aktualnie nasze systemy plików działają, no i stwierdził, że no to nie jest to, co to, to nie jest najlepsze rozwiązanie. W 2005 roku ZFS został opublikowany szerszemu gronu Open Source wraz z Open Solarisem. W 2007 roku Apple stwierdziło, że to fajny pomysł, że, że również chcieliby mieć ZFS-a w sobie, w swoim systemie operacyjnym. W 2008 roku ZFS ląduje w FreeBSD. W 2008 roku rozpoczynają się prace nad ZFS-em dla Linuxa. Tak naprawdę te prace rozpoczęły się to wsparcie przez długie lata w Linuxie było dość, dość, dość słabe. W tej chwili jest już, jest już znacznie lepiej, głównie za, za sprawą Ubuntu, które bardzo, bardzo duży nakład włożyło, żeby ten ZFS działał na ich systemie operacyjnym. W 2010 przyszły mroczne czasy dla, dla, dla Open Source i Open Solarisa, bo Oracle stwierdził, że oni już Open Solarisa nie będą wspierać. E, powstał zatem fork e, Illumo OS, który e, kontynuuje pracę nad ZFS-em. A w 2013 roku e, Matt Arens, główny projektant e, ZFS-a, rozpoczął projekt tzw. Tak e, open ZFS. To taka krótka historia ZFS-a, jeżeli kogoś interesuje. No to przejdźmy teraz do ZFS-a. Może zaczniemy od nazwy. Czemu ZFS to ZFS? ZFS miał być systemem plików, który pozwoli nam trzymać zetabyte informacji. Zeta Bajt to troszeczkę dużo tych informacji. Przypominam, że to był system plików, który był projektowany na początku lat 2000. I wtedy 160 giga kosztowało jakieś 275 dolarów. No to było dość, dość dużo na te czasy. Natomiast inżynierowie z Sun Microsystem założyli, że zeta byte będzie wystarczający, że, że będzie OK. W tym czasie na przykład, jeżeli dobrze pamiętam, istniał system plików już EXT2, który tam pozwalał na jakiś terabajt czy coś takiego. Więc to, 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 nie było, to, to był wielki krok. Tak? Oni założyli od razu, że będzie tych informacji bardzo, bardzo dużo przetrzymywanych na, na, na dyskach. W tej chwili ZFS poszedł krok dalej. Można już trzymać więcej niż nawet zetabyte informacji. Inne systemy plików to, to nadganiają. Więc co takiego jest wyjątkowego w ZFS-ie? Różnica między ZFS-em a tradycyjnym systemem plików jest taka, że my mamy pulę dysków. To, to, to troszeczkę działa tak jak malog. Tak? Mamy swoją pamięć, tak i my chcemy przydzielić danemu systemowi plików y, jakąś przestrzeń. I jest to wykonywane dynamicznie. Czyli nie musimy decydować od razu, czy chcemy mieć y, 160 giga na, na nasz. Y, y, Home Director, tylko możemy zdecydować o tym później. W tradycyjnych systemach plików musimy stworzyć właśnie volume, czyli musimy stworzyć jakiś tam nasz system plików na nim, dopiero musimy przydzielić od razu jego rozmiar. Musimy stwierdzić, że tak, ten system plików będzie miał tyle, będzie montowany tam, i właściwie, jeżeli chcemy to zmienić, to mamy bardzo duży, duży problem. Z etf jest inaczej. Możemy podłączać te dyski, możemy je odłączać. No z tym odłączaniem bywa różnie, ale generalnie możemy dokładać do macierzy kolejne dyski, co jest bardzo, bardzo dużą zaletą. I możemy rozszerzać nasz spór i możemy stwierdzić: OK, potrzebuję nowego systemu plików. Nie wiem, przyszedł nam nowy użytkownik i na przykład dla nawet nowego użytkownika chcę stworzyć nowy system plików, oddzielny system plików. Nie ma problemu. To jest moja pamięć, którą mogę używać jak chcę. Więc tutaj jest troszeczkę tak, widzimy, podejście z. Z maloka, czyli mamy jakąś przestrzeń i nią dysponujemy w dowolnym czasie. No i tak jak tutaj widzimy, jeżeli zrobimy sobie taką komendę DF, która nam wyświetli wolne miejsce. Mamy tutaj światełko, może? O, super. Widzimy tutaj, że dostępne miejsce dla wszystkich systemów, plików jest dokładnie takie samo. Czyli mamy naszą pulę. I mamy 155 gigabajtów i możemy używać dowolnie jak chcemy. Każdy z naszych systemów plików ma dostęp do tego, do tego miejsca. Tutaj oczywiście każdy może zajmować inne miejsce, ale wszystkie mają dokładnie ten sam dostępny dostęp. To oczywiście można także ograniczać w ZFS-ie. E, mamy też właśnie jakieś tam kwoty możemy nałożyć na dany file system albo jakieś inne e, ograniczenia na przykład minimalny rozmiar danego file systemu, który ZFS musi nam zagwarantować. Więc możemy bardzo dynamicznie zarządzać tym, jak nasz system plików wygląda. No i tak naprawdę ZFS Pozbywa się pierwszego mojego znienawidzonego problemu, jak instalowałem Linuxa czy dowolny inny system plików, jak go spartycjonować. No, po prostu nigdy nie wiedziałem, czy 50 MB na buta wystarczy, czy nie? Czy powinienem jednak dać 200 MB? Nigdy tego nie wiedziałem, zawsze był problem, zawsze kończyło się na tym, że po prostu wszystko lądowało w jednej partycji i niech sobie będą katalogi, tak? ZFS to rozwiązuje, tak? mamy jeden dysk, mamy w nim pule i w nim dopiero tworzymy fajne systemy i dynamicznie możemy decydować, czy chcemy tak, czy chcemy inaczej. Więc dlatego uwielbiam ZFS-a między innymi. Tak samo jeżeli chodzi o swapa, tak, możemy skonfigurować sobie swapa na ZFS-ie i również nie musimy się martwić tym. No dobrze, no to inne interesujące feature w ZFSie. Wspominałem o tych nieszczęsnych jednym bajcie, tak, który no po prostu może nam teraz nie dać spać po nocach, bo będziemy się bać, że nasze dyski po prostu zmienią nam SSH. ZFS to rozwiązuje. Mamy checksumowanie. Każdy blok w ZFSie, każda dana, dana, która jest zapisana w systemie plików jest checksumowana. Jest to, możemy sobie wybrać, jakim rodzajem, możemy w ogóle wyłączyć, ale defaultowo te checksumy są włączone, więc nasze wszystkie dane są, yy, są checksumowane. Nie tylko dane, ale także wszystkie metadane. Jeżeli mamy jakieś informacje na temat bloku, one także są checksumowane. Niesamowitym rozwiązaniem jest copy on write i yy, transakcyjność. Nigdy ZFS nie nadpisuje żywych danych. To znaczy, że jeżeli chcemy zmienić jakiś blok, on wykonuje jego kopię. Czyli jeżeli mamy na przykład problem, że nasz yy, system nagle wyłączy się, tak, zabraknie prądu, to nie mamy problemu, że nasze dane na dysku są niekonsystentne. Jeżeli próbujemy coś zapisać, to ZFS bierze ten blok, kopiuje sobie go w inne miejsce, zmienia go i. Dopiero kiedy wszystkie operacje udadzą się, to dopiero ten blok jest używany. Czyli jeżeli w dowolnym momencie zabraknie nam prądu albo wystąpi jakiś błąd, nasze dane w systemie plików są dokładnie takie same. Czyli albo transakcja się uda, albo się nie uda. Przez to na przykład mamy, nie mamy już sprawdzania fsck, tak? Nie wiem, czy zdarzało Wam się włączyć komputer i czekać kilkanaście minut, bo nasz, musimy sprawdzić, czy nasze dane na komputerze są prawidłowe. Nie ma tego w ZFS-ie, bo zawsze dane są konsystentne. Albo się udało zapisać transakcję, albo się nie udało zapisać transakcji. Nie ma zapisów połowicznych. Nie ma także journalingu. Journaling. Występuje na przykład w EXT3 albo w UFS-ie. Polega to na tym, że zapisujemy jakieś metadane. Gdzieś z boku system plików zapisuje sobie metadany na temat zapisów, które wykonywał. To jest wykorzystywane właśnie na przykład podczas FSK, żeby odzyskać wszystkie informacje, które mogły zostać utracone. Czyli on zapisuje, tak, próbowałem zapisać tutaj, próbowałem zapisać tutaj, próbowałem to zapisać tutaj. Przepraszam. No i e, taki e, fsck sobie chodzi po tym e, naszym dzienniku i sprawdza, tak to mogę odzyskać, to mogę odzyskać, z tym nie wiem w ogóle co zrobić. W ZFS-ie tego nie ma. E, no więc tak jak wspominałem, mamy ten copy on write i polega to na tym, że jeżeli próbujemy zapisać, zmodyfikować na przykład dwa bloki, to modyfikujemy go, ale wykonujemy kopię. Tak? Te, te niebieskie dane wciąż pozostają na naszym dysku. Zapisaliśmy te zielone. Następnie zapisujemy jakieś metadane, zapisujemy me, jakieś metadane i dopiero zapisujemy uber blok, czyli tak naprawdę naszą aktualny stan naszego dysku. W momencie kiedy zapiszemy dopiero uber blok, nasze dane te, które próbowaliśmy zapisać na zielono są e, tak naprawdę przez nas dostępne. Jeżeli e, w jakimkolwiek z tym drugim lub trzecim momencie padnie nam dysk, to te dane zielone zostały gdzieś tam zapisane, tak? Ale nie zostało przepięte, że Uber na nie wskazuje, przez co tak naprawdę te dane nie istnieją dla nas, nie musimy wykonywać żadnego FSCK, nie musimy wykonywać żadnego journalingu i tak dalej, po prostu ich nie ma. Przez co właśnie nasze dane zawsze są dla nas dostępne. Jednym z takich problemów także, które spotykają się, to już może bardziej mniej dla takich codziennych użytkowników, ale dla na przykład macierzy czy naszych nasów, jest to, że postanowiliśmy sobie skonfigurować mirroring. Mamy dwa dyski, dokładny mirror dysku na dysk i próbujemy się dostać do danych z takiego dysku. Okazuje się, że nasz kabel nas oszukał i na tym dysku są jakieś błędne dane, natomiast na drugim dysku kabel nas nie oszukał i mamy prawidłowe dane. Problem jest w tym, że jeżeli używamy takich systemów plików jak EXT y, albo UFS albo jakichś innych, y, w momencie kiedy próbujemy odczytać dane, one zostają przekazane do volume managera, czyli na przykład to może być jakiś kontroler dyskowy czy, czy jakieś rozwiązanie sprzętowe. On może nawet y, stwierdzić, on nie wie co tam jest de facto, bo on nie zna systemu plików. Tak? On nie rozumie to jak file system zapisuje dane na dyskach. Nie wie tego. On wie tylko, że to jest write. Mam jeden dysk, drugi, chcę zapytać write o te dane. Proszę, to są Twoje dane. Więc file system dostaje błędne dane. File system może wie, że te dane są błędne, może nie wie, że te dane są błędne. Jeżeli miał jakieś taksumowanie to stwierdzi, OK, te dane są błędne, no ale co z nimi zrobi? No, nie wie, że działa w macierzy, tak? bo nasz volume manager jest w ogóle na innym poziomie. Więc albo zwróci te dane użytkownikowi aplikacji, albo stwierdzi, że no sorry, nie udało się odczytać danych. W zfs wygląda to troszeczkę inaczej. Ze względu na to, że mamy zintegrowany volume manager i e file system, w momencie kiedy próbujemy odczytać takie błędne dane, ZFS stwierdzi, mm -mm, te dane są błędne, ja wiem, że działam w mirrorze, że mam kilka dysków, które posiadają kopie tych danych, albo mam, wiem, że te dane mają jakąś tam parzystość i tak dalej, więc co zrobię? Odczytam prawidłowe dane z drugiego dysku, sprawdzę, że są prawidłowe przy użyciu na przykład checksum i stwierdzę, ok, tam były błędne dane, więc tutaj mam prawidłowe dane, więc piszę te dane prawidłowe na drugim dysku, żeby nie było problemu. Ten mechanizm nazywa się self-healing w ZFS-ie. I on jest zrobiony automatycznie, nie trzeba go nijak włączać, on po prostu jest. No i te właściwe dane zostały przekazane do aplikacji. Więc mamy pewność, że jeżeli mamy jakąś macierz, dysk zostanie w jakiś sposób uszkodzony, nie wiem, na przykład padną nam bloki w dysku, albo właśnie ten kabel będzie nam źle zapisywał. Wciąż, jeżeli będziemy próbować dostać się do tych dysków, te dane zostaną automagicznie dla nas uratowane. Tutaj także można zastosować coś, co nazywa się w ZFS scrubbing, czyli właśnie sprawdzanie, czy te dyski są konsystentne, czy właśnie te checksumy ze wszystkimi blokami się zgadzają, ale to jest opcjonalne. Można to zrobić, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, żeby właśnie ten self-healing został automagicznie wykonany. No i teraz ZFS wspiera kilka różnych rodzajów redundancji. Jeden to jest Stripe, czyli ten, który wam już wcześniej opowiadałem, że mamy po prostu jakieś e, pule dysków i podłączamy kolejne dyski i działa to nam na zasadzie maloka, czyli po prostu każdy nowy dysk to jest nowa przestrzeń dla nas. E, mamy mirroring, czyli e, RAID pierwszy, czyli podłączamy ileś tam dysków. Dokładnie te same dyski są na wszystkich, e, czy dokładnie te same dane są na wszystkich dyskach i mamy jeszcze e, RAID z. E, mamy e, Tutaj mamy RAID Z1, drugi i trzeci i polega to na tym, że wykorzystujemy ileś tam dysków, dowolną ilość 5, 10, 20 i 1, 2 lub trzy dyski są wykorzystywane jako parzystość. Czyli jeżeli okaże się, że jest jakaś niekonsystencja w, na, w macierzy, no to wtedy odzyskujemy dane z tej y, parzystości. No i tutaj właśnie y, są wypisane te rajdy jest zalecana ilość tych minimalnych rajdów, znaczy tych dysków, które mamy. Dyski parzystości, tak naprawdę to jest skorelowane. Dla, dysk, dla rajda z pierwszego mamy jeden dysk parzystości, z drugiego dwa, z trzeciego trzy. No i tutaj utracamy troszeczkę miejsca, jeżeli chodzi o, o dane. Tak? Jeżeli mamy trzy dyski e, jednoterabajtowe i mamy rajda z pierwszego, no to mamy tylko dwa terabajty na dane. Tak? Ten, ten trzeci dysk będzie wykorzystywany jako, jako parzystość. No i również e, w zależności od ilości dysków parzystości, również tyle dysków może zostać uszkodzonych lub całkowicie wyjętych. Jeżeli mamy rajda Z 1 no to jeżeli uszkodzi nam się jeden dysk, nic się nie stało. Jeżeli dwa, no to niestety macież przestanie nam e, działać. Jeżeli mamy rajd Z3, no to trzy e, dyski mogą nam dowolne, trzy dyski mogą nam e, umrzeć. E, inne funkcjonalności ZFS-a to na przykład to, że jest endian independent. To znaczy, że jeżeli mamy w dzisiejszych czasach, to już rzadkość, ale jeżeli mamy jakiegoś Sparka i mamy jakiegoś AMD64, AMD64 jest little endian, Spark jest big endian, jeżeli będziemy chcieli przesłać sobie systemy plików pomiędzy tymi maszynami, wszystko zadziała. Nie ma tutaj jakby żadnego znaczenia dla ZFS-a, czy zapisujemy to little endian, czy big endian. No i kompresja. Kompresja możemy włączyć dowolną, yy, mamy kilka rodzajów kompresji, możemy ją włączyć na dowolnym systemie plików. E, możemy włączyć LZ4. To był jeden z, jeszcze tak z 2 czy trzy lata, był tak jakby najbardziej popularny, właśnie rodzaj kompresji, który chcieliśmy używać. To też jest ciekawe, bo jeżeli mamy na przykład rozwiązania serwerowe, to często ten dysk, te operacje na dysku są e, najbardziej czasochłonne. Czasami dyski, mówi się, że dyski nam nie wyrabiają. Ta kompresja powoduje też to, że z jednej strony e, Obciążamy troszeczkę bardziej procesor, ale troszeczkę bardziej pozwalamy macierzy odetnąć, bo jeżeli mamy dużo danych, to one skompresowane spowodują to, że musimy mniej operacji wykonać na dyskach, no bo jest po prostu mniej danych do odczytania czy do zapisania, więc ta kompresja nas, może nam także pomóc właśnie jeżeli chodzi o brak IOPS. -u. I bardzo ciekawym ostatnio rozwiązaniem jest Z-Standard. Czy ktoś może słyszał o Z-Standard? Jest to rodzaj kompresji, jest to nowa kompresja, która została stworzona przez Facebooka. Ten, ten rodzaj kompresji jest na licencji BSD. Generalnie Facebookowi bardzo zależy na tym, żeby był używany bardzo szeroko ten standard. No i wiadomo, tak, Facebook wysyła mnóstwo danych do użytkowników każdego dnia, żeby wyrenderować, że nowy przyjaciel się pojawił na, naszym, na naszych stronach. Więc oni chcą, aby przeglądarki także zaimplementowały ten Z-standard w, w swoich silnikach. Więc jest otwarty, jest na licencji BSD, e, wszyscy są szczęśliwi. Pytanie, co ten Z-standard e, nam wprowadza? Więc, e, tak jak wspominałem, najpopularniejszym do użycia był LZ4, ponieważ miał względnie dobrą kompresję, ryszy kompresji i był bardzo, bardzo szybki. Jeżeli potrzebowaliśmy zachować miejsce, ale nie, nie interesował on nas szyfrowanie i deszyfrowanie danych, używaliśmy Z-liba, czyli e, tak naprawdę popularnie znanego GZIP, który miał bardzo wysoką e, kompresję, i, e, ale był bardzo wolny. Kompresja i dekompresja danych była potwornie wolna. Z Standard jest nowym typem kompresji, który ma wyższe, e, wyższy poziom kompresji niż e, Z-Lib. Ale jest prawie 4 razy szybszy. W przypadku kompresji 4 razy dekompresji, tam 3 razy szybszy. Więc możemy dzięki temu, wciąż nie jest tak szybki jak LZ4, no ale przy takim ratio już możemy. możemy jest to duży, duży zysk dla nas. Co ciekawe, ZLIP. nie wiem, Gzip generalnie ma 10 poziomów kompresji. Tak? Możemy wybrać pomiędzy najszybszym albo najwolniejszym. Jeżeli wybierzemy szybszy, no to mamy mniejsze ratio. Jeżeli wybierzemy wolniejszy, no to mamy większe ratio. W Z-Standardzie mamy ponad 20 poziomów tej kompresji. Tutaj jest podane dla, dla najszybszego Z-Standard i dla najszybszego z jeżeli chodzi o snapshoty. E, możemy w ZFS wykonywać snapshoty i są one bardzo tanie. Generalnie polega to na tym, że zapisujemy tylko i wyłącznie czas utworzenia danego snapshota, Czyli zapisujemy sobie liczbę, która określa nam e, czas, w którym e, snapshot został utworzony. I teraz, jeżeli e, jakiś blok zostaje nam usunięty z e, ZFS, a na przykład chcemy usunąć plik, to zostaje sprawdzany, czy ten blok jest starszy. Czy młodszy od naszego snapshota? Jeżeli jest starszy od naszego snapshota, to zapisujemy go do snapshota. Jeżeli jest e, młodszy, to go po prostu zwalniamy, bo nie musimy go przetrzymywać dłużej. Snapszoty pozwalają nam cofnąć się generalnie w czasie. Tak? Jeżeli mamy snapshot z systemu plików nie wiem, sprzed kilku dni, usunęliśmy kilka e, różnych danych, no to możemy cofnąć się i zobaczyć, jaka była e, sytuacja na systemie plików, właśnie e, kilka, kilka minut, kilka dni wcześniej. I to także może być ciekawym rozwiązaniem na przykład na bardzo głośny ostatnio problem, czyli z ransomware'ami, tak? Czyli takim malware'em, który szyfruje nam dane na dysku i prosi nas: zapłacicie nam, albo nie dostaniecie swoich danych. No, możemy bardzo łatwo w ZF-ie robić snapshoty. One są praktycznie bezkosztowe. Ko kosztują tylko w momencie, kiedy usuwamy dane, i możemy cofnąć się e, w czasie i odzyskać te dane, nawet jeżeli zostały, zostały zaszyfrowane. Na przykład w mojej firmie robimy snapshoty co, co 5 minut naszych głównych maszyn e, i. E, przetrzymujemy je przez tydzień i po tygodniu tam zwalniamy je. Także no i można to robić, nie jest to bardzo drogie i właśnie możemy uratować nasze dane przed wszelkiego rodzaju e, malwarem. E, Tutaj są właśnie podane komendy. Jeżeli chcielibyśmy wykonać snapshota, podajemy system plików, jaki nas interesuje, a to jest bezpośrednio nazwa e, snapshota, który utworzyliśmy. Jeżeli chcemy odzyskać, czyli cofnąć się w czasie, możemy wykorzystać do tego właśnie komendę rollback. Możemy także do snapshotów. O, e, Odwoływać się przez specjalny system plików. To jest katalog, który jest niewidoczny, ale możemy sobie wejść, jeżeli mamy system plików ZFS-owy, możemy wejść sobie do .zFS, do katalogu snapshot i tam będziemy mieli listę wszystkich snapshotów, które e, utworzyliśmy. I możemy normalnie po katalogach sobie chodzić, przeglądać, jaki był aktualny, aktualny stan. E, więc takie snapshoty nie tylko możemy tworzyć, ale możemy także wysyłać. Czyli jeżeli mamy na dwóch końcach dwie maszyny z ZFS-em, możemy sobie taki snapshot wysłać i mieć dokładnie obraz ZFS-a z tej maszyny na innej maszynie. Możemy także wykonywać klony. Klony to są snapshoty, ale które są także do zapisu. Snapshot, nie wspomniałem o tym, ale on jest tylko i wyłącznie do odczytu, ale z takiego snapshota możemy stworzyć nowy system plików, który nazywamy klonem i wtedy możemy także modyfikować ten system plików. Na przykład możemy wykonać sobie snapshot systemu plików, na którym istnieje nasza baza danych. Zrobić z niego klona i odpalić drugą instancję dokładnie tej samej bazy danych. Jeżeli będą tam wchodzić jakieś nowe operacje, no to ten klon będzie zapisywał wszystkie nowe informacje, które zostały zapisane na tym systemie plików. No i mamy tak naprawdę dwie instancje tej samej bazy danych. Może to na przykład się przydać w momencie, jeżeli chcielibyśmy wykonać upgrade takiej bazy danych i sprawdzić, czy w ogóle się powiedzie, i jak kosztowny on będzie. Mamy też ZIVOLE. ZIVOLE to są takie specjalne systemy plików w ZFS, które są urządzeniami blokowymi i możemy na takich urządzeniach blokowych tworzyć nowe systemy plików. Czyli jeżeli chcielibyśmy mieć ZFS a i wszystkie te jego dobrodziejstwa, ale z jakiegoś powodu, na przykład chwilowo potrzebujemy EXT4, albo potrzebujemy jakiegoś dysku, żeby podmontować go do wirtualnej maszyny, możemy stworzyć takiego ZIVOLA sobie. Mamy także deduplikację. Deduplikacja w ZTF-ie polega na tym, że jeżeli mamy po prostu taką ładną hashmapę wszystkich danych, które są, są na dysku, jeżeli dana, dany blok powtarza się wielokrotnie, to nie zapisujemy go na dysku, tylko zapisujemy referencję do tego bloku, czyli ten blok jest przytrzymywany tylko raz. Mamy dwa tryby takiej deduplikacji: verify, który weryfikuje blok byte po bajcie dokładność tych bloków, albo możemy używać czeksumowania, na przykład SHA-256 i na tej podstawie decydować, czy czy bloki się zgadzają, czy nie. Możemy także korzystać z obu technik, czyli najpierw sprawdzamy czeksumę, a potem sprawdzamy, czy blok jest zgodny. E, tak, jak mówiłem, możemy zakładać kwoty w systemach plików. Możemy powiedzieć, że ten, ten system plików może mieć tylko 10 gigabajtów i nie może mieć więcej. Jest to zaimplementowane w systemie plików. Nie musimy używać żadnych innych e, mechanizmów. Możemy zarezerwować dla danego systemu plików określoną ilość miejsca. Możemy powiedzieć, że ten system plików będzie wykorzystywał 2 terabajty i wszystkie inne muszą się do tego podporządkować, żeby temu systemowi plików zostawić 2 terabajty. E, ma właśnie zapisany e, ma, ZFS sam w sobie ma zaimplementowanego NFS-a, czyli możemy także dzielić e, e, nasze dane poprzez ten protokół. I e, istnieje coś takiego jak resilvering. E, polega to na tym, że jeżeli no, mamy macierz i wypadnie nam jakiś dysk albo chcemy go z jakiegoś powodu zmienić, to e, wkładamy oczywiście nowy dysk, pusty dysk z ZFS-em i tylko dane, które faktycznie były wykorzystywane w e, naszym poprzednim systemie plików, zostaną skopiowane do nowego. ZFS śledzi, które bloki wykorzystuje, więc nie musimy robić DD i przepychać na dysk dwóch terabajtów, jeżeli mamy dysk dwuterabajtowy, a wykorzystaliśmy tylko 10 MB z tego dysku. Nie musimy przepychać całych dwóch terabajtów. ZFS ładnie to sobie e, sam rozwiąże, które bloki są używane. E, tak jak wspominałem możemy wykorzystywać ZFS-a do backupu. Tutaj jest przykład właśnie komendy, gdzie e, robimy sobie, wysyłamy sobie snapshota. Tutaj mamy e, snapshot inkrementalny, czyli mówimy, że interesuje nas tylko różnica między e, dwoma czasami. Odbieramy sobie na jakimś innym systemie plików. E, no tutaj jest bardzo specyficzna rzecz dla e, FreeBSD. Polega ona na tym, że FreeBSD ma swój własny wirtualizator, który nazywa się Beehive, i e, całą konfigurację tego Beehive'a wstrzymamy w e, metadanych ZFS-a. Możemy tworzyć własne metadane w ZFS-ie, jeżeli na przykład chcemy powiedzieć e, tak, ten system plików ma być backupowany, możemy sobie stworzyć własne, własną metadane w ZFS-ie i powiedzieć na przykład, że e, ZFS backup równa się jest, a w innych systemach plików równa się no, czyli będziemy właśnie tylko ten jeden system plików backupować. Możemy właśnie dzięki temu wykorzystać to na przykład do klastra multimaster, czyli jeżeli chcemy mieć dostęp do danych na wielu węzłach. To znowu jest bardzo administracyjna rzecz, ale zdarza się, że na przykład mamy jakieś surowe dane, które chcemy trzymać na, na wielu węzłach, wielu, e, e, na wielu maszynach. Wtedy właśnie takie snapszoty możemy sobie e, tworzyć i wysyłać na inny węzeł, i dzięki temu możemy mieć dostęp do danych z innego węzła. Jest to bardzo lekki sposób właśnie na transmisję danych, dużo lżejszy niż na przykład e, poprzez e, e, RSync. E, inne ciekawe funkcjonalności, które nas e, interesują, mogą nas zainteresować, to jest na przykład e, kontynuacja sendReceive. W momencie, kiedy właśnie mieliśmy tą komendę z SSH i wysyłaliśmy snapshot, a na innym systemie plików go odbieraliśmy to jeżeli padnie nam na przykład sieć, to do tej pory musieliśmy zaczynać wszystko od początku. W tej chwili w ZFS jest zaimplementowana możliwość kontynuacji takiego przerwanego wysyłania. ZFS ma także natywne szyfrowanie. Nie musimy już używać żadnego luksa ani nic takiego. Możemy powiedzieć, które systemy konkretnie plików mają być szyfrowane, w jaki sposób. I to, co także jest interesujące, to możemy właśnie wysyłać skompresowane e, bloki dane, czyli nie, danych. Nie musimy już. E, wcześniej było w ZFS-ie tak, że musieliśmy e, najpierw zdekompresować e, system, e, znaczy e, file system, wszystkie bloki i je wysłać. Teraz możemy wysyłać już skompresowane e, bloki. E, mamy niestety też tą ciemną stronę ZFS-a, czyli e, problemy z ramem. ZFS naprawdę lubi dużo, dużo, dużo ramu. Mówi się nawet, że potrzebujemy około 1 gigabajta ramu na 1 terabajt. Jest to no, bardzo dużo w systemach, dlatego też mówi się, że w systemach embedded ZFS się nie sprawdza, no bo tam nie mamy dostępności aż takiej dużej. Dużego ramu. Kolejnym problemem dla ZFS jest defragmentacja. Jeżeli mamy bardzo przez to, że używamy właśnie tego mechanizmu copy on write, te bloki są zawsze kopiowane, dopiero wtedy zmieniane, to nasze dyski są bardzo po defragmentowane, czyli mamy bardzo dużo miejsc, gdzie są jakieś luki pomiędzy żywymi danymi i nieżywymi danymi. Generalnie nie ma to żadnego większego znaczenia. No ale tak jest, jeżeli ZFS ma bardzo dużą zajętość, czyli około 90% zajętości całej tej przestrzeni dyskowej, to zaczyna bardzo wolno działać, bo właśnie przez to, że jest defragmentowany, to znalezienie wolnych bloków zajmuje mu troszeczkę więcej czasu, natomiast rozwiązanie jest proste, możemy łatwo dodać kolejny, kolejny dysk i, i tyle. ZFS jest dostępny na IlumOS, tak jak wspominałem OpenZFS bazuje właśnie na tym systemie operacyjnym, jest dostępny pod FreeBSD, jest dostępny pod OSX, jest na przykład wykorzystywany bardzo przez FreeNASa, no i także ten Linux, jest wykorzystywany w Linuxie. Dlaczego mówię właśnie o tym Linuxie na końcu? Dlatego, że tutaj trwa troszeczkę wojna o wolność. Tak? Jest, ZFS jest licencjowany na CDDL. To oznacza, że kod źródłowy musi pozostać CDDL. Czyli wszystkie nagłówki, wszystkie tamte prawa muszą zostać dokładnie takie same. Natomiast mówi, że binarka może być licencjonowana dowolnie. Możemy wziąć taką binarkę, możemy ją sprzedać, możemy ją licencjonować jako BSD, możemy ją licencjonować jako GPL. Więc przyszło... E, free, e, Free Software Foundation i powiedział, że no sorry chłopaki, to tak naprawdę nie jest wolność, my uważamy, że nasz kod musi być także na GPL-u dwój trójce, dwójce, jeżeli nie jest, no to właściwie nie możecie tego też mieszać z naszymi binarkami, generalnie no to nie jest wtedy wolność. Na szczęście właśnie Ubuntu ma troszeczkę inne na to spojrzenie stwierdziło że OK ale ZFS jest tak naprawdę modułem tylko do Kernela i tak naprawdę to ten ZFS to nie jest część tak naprawdę Linuxa tylko jest osobna więc my chcemy to mieć u siebie. Więc jeżeli chcecie y, używać ZFS a możecie go używać na Ubuntu. Jest to dość w miarę proste Canonical bardzo wspiera rozwijanie y, właśnie ZFS a na na Linuxie. Także, także polecam. E, przepraszam, to już mówiłem. E, OK. Czy, czy ZFS jest dla mnie? Więc jeżeli jesteśmy paranoikami, no to check sumy fajna sprawa. możemy Mamy pewność, że wszystko, co zapisaliśmy, jest na pewno. Jest na pewno e, Konsystentne. Mamy natywne szyfrowanie. Nie musimy używać żadnych luksów, żadnych innych e, trukryptów. Mamy w zfs szyfrowanie. E, możemy robić łatwy, zdalny i lokalny backup. To co mówiłem, Snapshoty co 5 minut. Nie bolą nas wcale. Wysłanie na inny system. E, wysłanie właśnie ZFS-a na innego ZFS-a, czy nawet wysłanie samego. Możemy także wysłać ZFS-a na inny system plików, ale wtedy mamy tylko i wyłącznie go e, jako takiego binarnego blob'a, więc może, może e, być dla nas to e, interesujące z jakiegoś powodu. Możemy też po prostu oszczędzać miejsce tak, dzięki właśnie wbudowanej kompresji, czy to właśnie LZ4, jeżeli bardzo nam zależy na wydajności, albo właśnie Z Standard, jeżeli zależy nam na miejscu. No i najważniejsze, jeżeli nie mamy problemu z GPL-em, albo zgadzamy się bardziej z Ubuntu, czy właśnie nie, nie jest dla nas problemem nieużywanie używanie GPL-owego rozwiązania, no to stanowczo zachęcam do korzystania z ZFS-a. E, chciałem też polecić trzy e, książki. FreeBSD the design and implementation of the FreeBSD jest to tak naprawdę jedyna dokumentacja jeżeli chodzi o implementację ZFS-a napisał te, ten rozdział konkretnie napisał Matt Aren, czyli oryginalny twórca ZFS-a. Jeżeli jesteśmy zainteresowani bardziej częścią administracyjną, to mamy dwie książki Michaela Lucasa i Alana Juda: FreeBSD Mastery, i Advanced ZFS bardzo polecam, bardzo przyjemna lektura, jeżeli to co wam zaprezentowałem jest dla was niewystarczające i chcecie więcej poczytać albo o internalsach, albo o samych obsłudze ztf a to, to zachęcam. Czy są może jakieś pytania? E, dzięki za prezentację. Dwa pytania szybkie. Jedno, czy w trakcie życia wolumenu można zmieniać parametry wolumenu, czyli na przykład zmienić algorytm kompresji? Jak najbardziej. Po prostu stare dane, które były skompresowane tak jak były, pozostaną. Wszystkie nowe dane zostaną kompresowane już w nowym rodzaju. Jeżeli chcielibyśmy po prostu przekompresować, to możemy wykorzystać właśnie ten system do snapshotowania i odzyskania. Po prostu musimy zreplikować te dane na inny system plików i wtedy wszystkie dane zostaną przekompresowane. I drugie pytanie odnośnie wsparcia Dyskus SSD no, z ich specyfiką, tak. Mhm. Tak, ZFS wspiera TRIM w najnowszej wersji, także generalnie ten problem pojawił się jakieś tam cztery, czy właściwie na początku dysków SSD, kiedy tak naprawdę ZFS zabijał dyski SSD ze względu na to, że on wykonuje tak dużo tych operacji zapisu. Natomiast w tej chwili już nie ma z tym problemu. Okej, okay, to ja mam teraz pytanie, bo mówiłeś na początku, że ZFS jest dobry do użytku domowego. Okej, okay, ja mam duże pliki, na przykład filmy jakieś zgrane z kamery, mam niezbyt dużo dysków, nie chciałbym ponosić dużych nakładów na te macierze dyskowe. Tak sobie wyobrażam, że muszę mieć dwukrotność miejsca dla największego pliku, żeby można było go przekopiować, bo mamy copy on write. Y czy jeżeli chcesz skopiować duży plik w drugie miejsce, tak? E, tak, i nie mam zbyt dużo miejsca, bo plik na przykład ma, nie wiem, 120 giga, a mam tylko. Znaczy jeżeli, jeżeli go nie modyfikujesz, tak, no bo jeszcze raz, ZTS działa tylko i wyłącznie na blokach, tak? Czyli hmm. jeżeli go nie modyfikujesz, no to po prostu e, tam metadane zostały przepięte, że jest w innym katalogu, tak? Jeżeli chciałbyś go zmodyfikować, to też nie jest tak, że te transakcje, wiesz, działają. Na, jeżeli chcesz zmodyfikować 500 bloków, to nie jest tak, że 500 bloków pójdzie w transakcji, tak? One są podzielone na mniejsze transakcje. Rozumiem. A druga rzecz, to właśnie główne rozwiązanie problemów, jakie prezentowałeś, to było dołożyć nowy dysk. Jeżeli brakuje nam miejsca, tak? No bo jakby to jest no, częsty przypadek. Tak? Jeżeli mamy XT4, tak, no to co zrobisz, jeżeli brakuje ci miejsca? No musisz wziąć większy dysk i przekopiować wszystkie dane, tak. W ZFS-ie no możesz po prostu dołożyć, nie możesz EXT4 rozszerzyć, tak. Dlatego moim rozwiązaniem było dołożenie drugiego dysku. No bo w EXT4 musisz mieć po prostu volume manager na tym, tak? Więc musisz to wszystko jeszcze raz przebudować. A tutaj po prostu dokładasz kolejny dysk, tak? Jeżeli czy, ci po prostu miejsca brakuje. Czy do raidz do, można dołożyć tak łatwo dyski? E, to jest bardzo dobre pytanie. W RAIDZ-1, 2, 3 nie można dołożyć dysków. E, są prace, które trwają, aby móc dołożyć dyski. To właśnie Matt Arens teraz dostał bodajże grant od Intela, żeby w ogóle się tym zająć. Natomiast można... E, mieć RAID-Z1, stworzyć RAID-Z1 drugi i połączyć je w strajpie, tak? albo dołożyć po prostu mirror. Tak? Możemy po prostu e, robić pewnego rodzaju m, hierarchię tych dysków. Tak? Jeżeli mamy już jedną macierz, to możemy dołożyć kolejną macierz do tej macierzy i rozszerzyć nasze, nasze miejsca. Czy mniej więcej, czy... ok? to może ja w takim razie wrócę do tego slajdu. Jeszcze troszeczkę, tutaj, tak. Jeżeli byśmy założyli, że te dwa dyski są w, yy, na przykład w RAID Z1, tak, to możemy stworzyć stripe'a bazującego na tych trzech dyskach i ten dysk po prostu nie będzie miał redundancji, tak. Możemy je sobie łączyć dowolnie, te macierze. Okej, okay, jak? Kolejne pytanie z innej bajki. Mówisz e, szyfrowanie, czy to pozwala mieć cały system zaszyfrowany? E, poszczególne file systemy. Nie możesz w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, szyfrować całego pula. Możesz definiować no tylko poszczególne file systemy. Sorry. Przepraszam, przegapiłem fragment. Okay, więc jeszcze raz, nie możesz w tej chwili szyfrować całego pula. Jeżeli dobrze pamiętam, możesz szyfrować poszczególne file systemy. Czyli jeżeli chcesz zaszyfrować swój katalog domowy albo buta, albo coś tam możesz. Natomiast zostanie ta część zipulowa, informacja o pulu i tak dalej, których nie możesz zaszyfrować. Dla każdego filesystemu systemu można definiować osobne hasła. tak. Pytanie było czy można ustawić osobne hasło na każde, y, każdy file system. Tak, dla każdego file systemu możemy ustawić osobne hasło. Dwa krótkie pytania. Jedno data corruption. No zdarza mi się i, i scrubbing nic nie daje. Co się, co z tym robić? Poradniki mówią skasuj się, przegresję jeszcze raz, ale jak nie mam kopii skąd to co zrobić? Czy da się coś z tym zrobić? Ale rozumiem, że nie miałeś żadnych redundancji na dysku, tak? Nie no jest RAID Z2. Mhm. I pomimo scrabbingu dalej masz. Tak. I, i jaki może być powód tego? A <laughs> wszystkie trzy, znaczy wiesz, no, jedyny powód tak naprawdę, że wszystkie trzy dyski w jakiś sposób zostały w ten sam sposób uszkodzone, tak? W tym samym sektorze, w sensie. To, nawet, znaczy, nawet to nie sektorze, tylko bloku do, tego. Do, 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 do czytających tych samych danych bloków, Aha, tak? Okay. No, to jest jedyne wytłumaczenie, ale to. Bardzo bardzo dziwna sytuacja żeby coś takiego się zdarzyło. No dobra a drugie. Yy, czy jest jakiś pomysł jak już jest ten ZFS na, na Ubuntu no powiedzmy na Linuxie. Czy są jakieś takie projekty typu alternatywa dla FreeNASa sensowne to o których coś możesz kojarzyć? Nie, nie kojarzę. Tak naprawdę jeżeli chcielibyśmy, jeżeli byśmy chcieli używać nasowego rozwiązania to szczerze bym polecił po prostu FreeNAS nie, 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 nie znam żadnej innej alternatywy na, bazującej na Linuxie. TrueNAS jest, ale to też jest FreeBSD. Tak, to tak? też jest FreeBSD. no Dokładnie, właśnie chodzi o FreeBSD. Pytanie takie, jak wygląda kompatybilność ZFS-a tego Sanowego, oraklowego, no bo tam był między w pewnym momencie fork, a później powstał ZFS, to jest moje pierwsze pytanie. Więc yy, ZFS jest wersjonowany, tak? Jeżeli chodzi o nowe featurey, to jest wersjonowany i tam bodajże do wersji tam 29 one są kompatybilne. Potem yy, właśnie to, co mówiłem, yy, Open Solaris został zamknięty, yy, orakl zamknął ten projekt. I on rozwija swojego ZFS-a, więc od wersji 29 nie jest kompatybilne. Natomiast ZFS, OpenZFS podbił tą swoją wersję tam do 5000. Dlatego po prostu będziesz widział, że to nie jest kompatybilne ze sobą. Więc nie możesz niestety używać OpenZFS-a i Solaris ZFS-a. No Deweloperzy nie mają po prostu wglądu do tego, jak to się zmienia. W okay. Rozumiem, że alternatywą jest to, że y, no. chyba przynajmniej kiedyś dało się zmusić przy kreacji file systemu, że on był y, na określonej wersji. Dokładnie tak. Moż no. Możesz i tam też zależy od feature'ów których używasz, Tak, ale generalnie, no bo każda nowa wersja to tak naprawdę przedstawienie nowych ficherów. tak? Tam powiedzmy w wersji 29 nie będziesz miał kompresji Z standard. Tak, 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 tak. I jeszcze jedno szybkie pytanie: czy w praktyce da się tego? tego zfs używać, znaczy powiem, że jestem wielkim fanem i na, na Solarisie to była bajka dla admina używać zfs ale później na jakichś Linuxach to urucham, znaczy powiem tak, zatrzymałem się 5 lat temu, okay. więc chodzi mi czy teraz mogę sobie wziąć Ubuntu jako główny system plików, wziąć zfs i cieszyć się jak dziecko, czy to będzie rzeźba? Jeżeli chcesz cieszyć się jak dziecko, polecam FreeBSD. Jest, ma świetną integrację z ZFS-em i, e, i to jest jakby idealne rozwiązanie, jeżeli chcemy używać ZFS-a. E, ja przyznam szczerze, że wciąż borykam się z Ubuntu i z jego integracją. Ona jest naprawdę dużo lepsza. Jak właśnie ja chyba patrzyłem na integrację ZFS-a z Ubuntu 5 lat temu, bo po prostu to była masakra, po prostu e, no, nieprzespane noce i tak dalej. Teraz wygląda to dużo lepiej dużo dużo lepiej natomiast no, wciąż nie jest to idealne troszeczkę odbiega e, jakiś czas temu próbowałem właśnie z, to, to a propos pytania wcześniej z, skonfigurować Ubuntu tak, żeby było pełne szyfrowanie dysku właśnie na luksie i jeszcze na tym ZFS a nie polecam jest po prostu naprawdę tydzień wyjęty z życia i nie udało mi się tego zrobić no ale y, truk ma wsparcie w grubie, żeby odszyfrowywać pełne szyfrowanie. To te, tego nie próbowałem. Jakoś tak przyjęło mi się z tym, z tym luksem, więc y, takie podejście debianowe zrobić No, może trzeba było bardziej pokombinować. Ja na razie kombinowałem tylko z, z Ubuntu i y, pełne szyfrowanie i ZFS było dla mnie y, bardzo ciężkie. Natomiast jeżeli chciałbyś mieć po prostu zfs bez tam żadnych właśnie pełnych szyfrowań, tylko właśnie na przykład korzystać z szyfrowań, które, które dostarcza ZFS, y, powinna być to lekka jazda. To ja mam pytanie takie rozluźniające prowadzącego ZFS czy ZFS? A to jest bardzo dobre pytanie. Y nie wiem, czy wiecie, ale w środowisku FreeBSD właśnie ZFS został sportowany przez Polaka, przez Pawła Jakuba Dawidka do FreeBSD i on wymawiał to ZFS, ale znowu wszyscy Amerykanie wymawiali to ZFS. Słucham? Tak, dokładnie tak. E, natomiast y, Open twierdzi nazywajcie jak chcecie. No ale to po polsku, tak? Zetabajt. No właśnie, no właśnie. It's to problem, tak. E, języka polskiego i angielskiego. Jesteś lingwiści, ktoś coś? Dobra, to dzięki śliczne.